Witam przy pierwszym ulu. Co mogę o nim powiedzieć? Byłem tu w czwartek. Dzisiaj jest poniedziałek. Powiem tak, że no, ten ul trochę mnie martwi. Martwi mnie dlatego, że ten ul ma bardzo dużo mateczników. Wręcz bym powiedział bardzo dużo, ale problem nie jest w tym, że ul ma dużo mateczników, tylko problem w tym, że mateczniki są już robione w środku ramki, więc dziś zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Rameczka wypełniona miodem w całości. Czy nie jest zasklepiony, no jest tydzień ładnej pogody. Będę tu wszystkiego przeglądał, bo dziś chcę poszukać matki. Ta rameczka również ładnie wypełniona miodem. Widzimy. No teraz tylko czekać, aż to wszystko będzie zasklepione, że tak powiem. Pszczoły ładnie noszą, muszę to przyznać. Zanim jeszcze jedną sprawdzimy. Pytałem pszczelarzy odnośnie tego, tych mateczników, jak to wygląda. Mam jeszcze czerw. Część czerwi się już wygryzła, ale część jeszcze jest. Chciałem to sprawdzić. Z drugiej strony to samo. To mamy dwie wygryzające się też pszczółki. Dobra. No i tu dwie rameczki kolejne też są jeszcze z niewielką ilością czerwi powinny być. To już powinna być końcówka. Tu jest końcówka, jak widzimy. Coś gdzieś jeszcze z drugiej strony to samo. Ostatniej ramki już nie będę rozrywał, że tak powiem, bo te ramki są tu poklejone. Dobra. Sprawdzimy, co słychać w nadstawce. To mamy nadstawkę z 10 ramkami włożonymi węzy. Zobaczymy, czy pszczoły to odbudowały. Jak widzimy, pierwsza skraja w całości już odbudowana, czyli pszczoły pracują. Druga dalej również w całości odbudowana. Kropu tu żadnego jeszcze nie ma. Przynajmniej w tych, a wezmę tą środkową. Kolejna. No tu parę kropek na kropku już jest. Czyli pszczoły pracują. Widzimy jeszcze skrajną. Czyli wszystkie skrajne obydwie strony są odbudowane. Czyli każda jedna rameczka na wstawce też jest odbudowana. Muszę to podzielić ładnie. Wszystko jest ładnie odbudowane. Pszczoły pracują. Nie wiem, czy te mateczniki to, które tam zaraz zobaczycie, bo na pewno po 5 dniach to również będzie ich dość sporo. Czy one są wynikiem trójki, czy one są wynikiem wymiany matki. To jest spokojne dość. No tu oczywiście nie da się nie przynieść raczej żadnej pszczoły nigdy. Żeby pasowało przynajmniej dwie osoby do tego, żeby te pszczoły odganiać, że tak powiem. Zobaczymy, co.
Będę chciał znaleźć matkę. To na pewno. A czy mi się to uda? No czas pokaże, że tak powiem. Bo mateczniki rejowe są tworzone albo od góry, albo od dołu. Mamy ramkę z pierzgą. Akurat nie ma żadnego matecznika. Może coś się zmieniło. Trochę na kropu jest, ale dużo pierzgi. Mogę zobaczyć. Ale tu raczej matki nie będzie. Dużo trutni nie jest. No trutni nie muszą być. Wracamy do ramki pracy. Na ramce pracy ostatnio mieliśmy tu dwa mateczniki na środeczku. Ramkę pracy pasowałoby już wyciąć. Większość jest zasklepiona. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Jest jeden matecznik. On jest już nie zasklepiony, ale na pewno jest w nim już jajeczko przynajmniej. Albo larwa. Bo tu na środku słońce się odbija, bo nie wiem, czy to utrzyma, to ciężka ramka w jednej ręce. Jest matecznik. Tam pszczoła go na pewno już też w tym miejscu. Pszczoła go też jest w środku, więc podlewa go na pewno mleczkiem. Ja postaram się znaleźć matkę, o ile mi się to uda. Pszczoły pracują. Mateczniki w tym, no, książki podają, że mateczniki, a drugi jest tutaj od dołu również zasklepiony. Już się, no, zasklepiony może nie jest. W tym miejscu jest drugi matecznik, też jest na pewno zalany, bo już jest dość długi. Ciężka ta ramka, nic nie mogę ją za bardzo manewrować, bo to nie zasklepione, powiedzmy, sobie zerwę. Ale jak widzimy, mamy dwa zaczerwione mateczniki. Pszczoły pracują, można powiedzieć, intensywnie. Pszczół jest, jak widzimy, bardzo dużo. Kolejna w pełni obsiadana ramka. Czerw jest. Nie wiem, czy pszczoły chcą sobie wymienić matkę, czy pszczoły po prostu chcą się roić. Pszczół w tym ulu jest dużo. Węzeł w 5 dni nadstawkową odbudowały w całości. No i tyle. Dobra, ja to postaram się przeglądnąć w miarę możliwości. Szybko. I wam to przyspieszę. Dobra, mam matkę, ona jest tu, w tym miejscu, chodzi po rameczce, jak widzimy, tu sobie popyka po rameczce. I teraz mam dylemat. Nie wiem, czy jest chuda, czy nie, ale jajka znosi. Tu cała ramka na pewno zaczerwiona. Sporo larw już jest młodych, podlanych. Matka chodzi i czerwi, że tak powiem, intensywnie. Więc nie wiem, co z tym faktem zrobić. Czy pszczoły ją chcą wymienić, czy nie. Z drugiej strony zobaczymy. Z drugiej strony również cała ramka jest zaczerwiona. Była gdzieś tu. I to nasza matula uciekła mi z oczu.
Dobra, wiem, że była na tej ramce na pewno. O, jest na końcu. Chodzi i na pewno chodzi sobie tutaj. Chodzi, szuka sobie wolnych komórek, widzimy na obrzeżach ramki. Pszczoły jakoś jej za bardzo nie atakują, bo chyba nie mają innego wyboru. Ale matula jest, chodzi i czerwi na pewno. Ale mamy tylko dwa zaczerwione nateczniki. Czwartek, nie powiedzieć, właśnie na tej ramce pracy było aż 5 zaczerwionych. Ta rameczka też zaczerwiona. Ładnie. Nic, ja poniszczę te mateczniki, że tak powiem. Matula chodzi, czerwi, więc... Pszczoły mają co robić. Pracowite są. I tak jak widzicie, no, w 5 dni odbudowały całą węzeł w nadstawce. Nie pozostaje nic, tylko niszczyć właśnie mateczniki. Zobaczymy, co się stanie. Ja szybko kończę ten przegląd tutaj. Składam to i widzimy się w następnym filmie. A, tu jeszcze miałem świeżą węzę włożoną, ostatnia. Też jest odbudowana. I jest też, może w całości może nie jest, ale w większości komórek jest zaczerwiona. O. I tu to samo, na świeżej węzie. Mamy dwie miseczki matecznikowe w tym miejscu. Są one budowane na środku. Tak budowane miseczki powinny być. Ale one obydwie nie są zaczerwione. Tak wybudowane miseczki matecznikowe. Pszczoły z książek budują na czerwiu czy na czymś. Z tej strony jest cała zaczerwiona ramka. Tylko i wyłącznie wtedy, jak matki nie ma, bo to są mateczniki ratunkowe tak zwane. Przynajmniej te książki piszą w środku ramki. Jak to będzie z tym wszystkim? No nie wiem. O, proszę bardzo. Cała rameczka zaczerwiona. I tu również przynajmniej dwa mateczniki są zaczerwione. Mimo że to mateczniki są na dole. Ten jest na pewno pełny. Jest lekko nadbudowany i ten jest też lekko nadbudowany. No. Więc ja to pozrywam. Matka czerwi. Tą rameczkę mam całą, więc ja sobie poszukam po prostu. Mam nadzieję, że mam jeszcze dwie ramki. Widzisz, zającym się czerwiem jest tam to niedużo. No po prostu wrzucę im to tu, a ten czerw przeniosę do góry. Liczę na to, żeby usłyszeć od bardziej doświadczonych pszczelarzy niż ja jakąś podpowiedź odnośnie tego wszystkiego. Bo tak jak widzicie, nakrop jest, węza jest odbudowana w całości. 5 dni odbudowałem nadstawkę w całości. Wszystkie ramy, 10 rameczek. Dałem im to, żeby im poszerzyć to gniazdo po prostu, żeby chciały się roić. Pszczół, jak widzicie, jest masa. To są pszczoły, które siedzą w ulu, bo jest piękna słoneczna pogoda, więc większość pszczół, raczej też duża część pszczół też lata. No więc, no mówię, tu od dołu same trutnie, one się powygryzają. Druga strona, już parę lar świeży. Jeszcze będzie zajęcie się pszczoły. Po prostu nie chcę kasować matki, że tak powiem. Czekać, aż będzie nowa. Pszczoły się zamierzą. Ona trochę dymu też może uspokoją. Tą całą ramkę sobie zaczerwioną też wyjmę.
była ta. Na tym zimę górę, nie tak powiem. A z góry sobie wyciągnę jakąś puszkę. Chyba była w miarę pusta. Ta jest w miarę pusta, reszta wygryzającej się pszczoły. I wrzucimy ją trochę dalej. Chyba była na tej ramce, więc tą rameczkę wrzucimy tu. Dobra, ja to składam i widzimy się przy drugim ulu. Witam przy drugim ulu. Ten ul trochę bardziej obiecująco wygląda. Tak powiem, jeśli chodzi o pszczoły. Widzimy, pajączki zaczynają być hitowane. Tu już jest mocno. Pszczoły budzą tę zabudowę. Zostały też ramkę z węzą, tak jak jest na poprzedniczki. Ale budują sobie dziką zabudowę. Wosku. Chcę tego dymić, bo tu miodu jest trochę więcej. Więcej jak więcej, no tyle samo ramek jest. Pszczoły widać nie brakuje też od miejsca. Zrobiłem sobie zabudowę. Dobra. Tu też nie będę wyciągał wszystkich ramek, bo to nie ma sensu. Jedynie co to sprawdzę sobie. Widzimy rameczka pełna od góry już z jednej, z drugiej strony dość sporo zasklepiona. Z jedna z środkowych. Sprawdzimy skrajnie. Sprawdzę sobie te trzy skrajnie tylko, bo tam był czerw. Jak będzie jakaś wygryziona rameczka, no to oczywiście będzie potrzeba, powędruje coś na dół. Pszczoły sobie dobudowały tutaj szlepkę do rameczka, jak widzimy, po środku pełna. Tu sobie pszczoły przybudowały do ścianek ula trochę. Tu. Niestety, ale się rozerwało. To wrzucamy. To wrzucamy i sprawdzimy sobie te trzy rameczki. Jeżeli będzie możliwość, to oczywiście coś się przełoży na dół. Ile też nie będą zapełnione z miodem w całości, ale to jest bez sensu. W sumie tą ramkę można było wycofać, jest dość czarna. Jest wypełniona miodem, nie wiem czy to widać. Wow, ale też mamy tu matecznik. Tada. Matki tu raczej nie ma, bo matka była na dole. Mateczników też już jest tu sporo. Matecznik zaczerwiony. Jest zalany miodem po części. Nie samym mleczkiem, bo to nie wiem o co chodzi. Też jest to sporo. Ta ramka pójdzie do wycofania. Jeszcze tak powiem. Jest czarna, ona się na dół nie nadaje. Powiem tak, nigdy jej nie wycofam, jak będę przekładał z góry do dołu. Więc nie będziemy kombinować.
Matyczniki mamy zniszczone. No nie chcę się trochę wyda. Będzie łatwiej te kolejne dwie oglądać. To ta ramka już zostaje tutaj. O, drugą. No ta ramka jest pełna miodu. Czyli niektóre pierzgi też naniesione. No. Ta ramka jest zostaje nadbudowywana. Też jest pełna miodu. Nie, za sklepy są. Kolejna pierwsza poczynał. Jest zasklepiona. Więc tak wygląda nasz pierwszy korpus miodny. Miodu sporo. Zaraz wagowo sprawdzę, jak to się ma do tamtego ula. Będę miał porównanie. Zobaczmy tę rameczkę tu. Nie wiem, sklepią, naniosą kropu. Bije się to. I tyle tej ramki, bo jest bardzo czarna już. Tak powiem. Przesuwam te ramki, no to czuję, że nie są one pierwszej lekkości, że tak powiem. Zobacz, aż będzie korpus ciężki. O jest. Powiem tyle. Tu na pewno jest więcej miodu niż w tamtym, no bo jest bardzo dużo, że tak powiem, cięższy. Pierwsza skrajna rameczka, już jest w niej też na krop. Odbudowana środeczek. Również odbudowana z jednej i z drugiej strony. I pierwsza skrajna. Nie wiem czy widać, ale też świeci się w niektórych komóreczkach. Na krop i też w całości ramka jest odbudowana. Robię tak, bo one tu sobie wypukają tą ramkę już. Ja sobie przykleję tu do ścianki. Nie będzie. Ja sobie po prostu już tam nie będą nadbudowywać te ramki. I tak, no troszkę będą na pewno nadbudować te ramki, bo jest trochę szerzej niż moje odstępniki są. Na pewno one będą nadbudowywane, te rameczki. Dobra, tu nakrop już jest noszony do nadstawki. Zobaczymy, jak to wygląda. W naszej rodni. Ale to raczej rodzinka jest moim zdaniem trochę lepsza, mimo że ona zabudowuje, dziko zabudowa wszędzie, co tylko może. Nie wiem co się stało, coś mi się zdaje, że telefon musi mi się przegrzewać na słońcu. Po prostu nagrywanie się wyłącza, bo nie było akurat przeglądu rodni w moim ulu. Tam jest dużo ładniej i dużo piękniej to wygląda niż w tym pierwszym. A tu muszę pochwalić się czymś, co udało mi się ostatnio zaobserwować. Nie wiem czy wyostrzy. O, jak widzimy, mamy tu jeszcze trochę, tylko nie wiem gdzie te mszyce się podziały. One tu obsiadały gęsto tą gałązkę. No teraz zostało ich tu już tak naprawdę niewiele. Ale jest tu parę, że tak powiem, na tym odroście jest tu troszkę mszyc, więc może coś spadzi, będzie, kto wie co to będzie, jak to będzie. Ule zostawiłem jeszcze otwarte, niech się jeszcze trochę powietrzą. Będę tu jeszcze może z pół godziny na pasiece, a więc coś się wywentylują jeszcze. Jeśli się podobało, oczywiście łapeczka w górę i zapraszam do dzielenia się w komentarzach opinią odnośnie tego pierwszego ula.
co zrobić, czy nadal niszczyć te mateczniki, tak jak do tej pory to robiłem, czy po prostu zostawić 2-3 mateczniki i pozwolić pszczołom na to, żeby wymieniły sobie matkę, bo tak naprawdę no pszczoły pracują, węzeł odbudowały, jak było widać, w całości węzeł odbudowały, w jednym, w drugim ulu, miodu też naniosły, bo jest znacznie cięższy korpus, tyle że w drugim ulu jest jeszcze cięższy ten korpus i w drugim ulu już do nadstawki powoli też zaczynają nosić. No a więcej, no co więcej, trzeba obserwować i zobaczymy, jak to będzie. A więc do usłyszenia w kolejnym filmie.